Kolejny, czwarty już dzisiaj pojedynek. Tym razem zmierzą się ze sobą Robert Jagodziński, UKS Sneakers Renko Rai i Mariusz Golden z The Stage Kraków. Robert Jagodziński, o nim będzie słówko, bo kiedy podejdzie do stołu, bo zdaje się, że pojedynek otwierać będzie Mariusz Golden. Mariusz Golden raczej nie reprezentował żadnego klubu drugoligowego w zeszłym sezonie. Ale pojawił się, proszę Państwa, na pierwszym zeszłorocznym Polturze, no w Krakowie, to nie dziwi, zajął całkiem wysokie miejsce, bo aż 13 punktów zainkasował za swój występ, to był jego jedyny start w ubiegłym sezonie. Teraz popisuje się dość mocnym rozbiciem, ale czy któraś z kul znajdzie drogę do kieszeni? Tak jest, dwójka. Zobaczmy to jeszcze raz. Bardzo spokojnie wyprowadził kij, ale to nie przeszkodziło nadaniu odpowiedniej dynamiki temu strzałowi. Postaram się za chwilę ustalić, która to jest grupa. Nie silił się tutaj na próbę wbijania tej trudnej jedynki. Szukał sejfa, ale go nie znalazł. To jest grupa siódma, szanowni Państwo. Robert Jagodziński dotychczas rozegrał jeden mecz, przegrał 5-1 z Janem Niewęgłowskim. Jak wspomniałem, mieliśmy cokolwiek o nim wspomnieć i warto wspomnieć, że on w drugiej lidze się prezentował. Odniósł 5 zwycięstw, poniósł 4, przepraszam, zwycięstwa i 9 porażek. Tymczasem po jego błędzie, dla odmiany skutecznym sejfem, popisuje się Mariusz Golden. W grupie siódmej grają jeszcze Mieszko Fortuński, Anita Sochacka i Jan Niewęgłowski, o tym wspominałem. Na razie prowadzi Mieszko Fortuński z 2 zwycięstwami i zaledwie jedną partię stracił jak do tej pory Mieszko. Pokonał Anitę Sochacką i Jana Niewęgłowskiego. Niewęgłowskiego 5-1. Drugie miejsce Jan Niewęgłowski. 2 zwycięstwa i porażka i wydaje się, że kwestie awansu w zasadzie poniekąd już w dużym stopniu rozstrzygnęli między sobą ci dwaj zawodnicy, Niewęgłowski i Fortuński. Tymczasem do skoku składa się Robert Jagodziński, no centymetrów, jeżeli chodzi o wzrost, to mu na pewno nie brakuje, ależ przesadził z tym skokiem. Faul. Ponownie Mariusz Golden. Mariusz Golden pokonał 5-0 Anitę Sochacką i 3-5 przegrał z Janem Niewęgłowskim. Teoretycznie wciąż jest w grze o awans, ale aby myśleć o wyjściu z grupy, musiałby liczyć na porażkę Jana Niewęgłowskiego z Anitą Sochacką. Ten mecz, o ile już jeszcze nie trwa, to rozpocznie się wkrótce. Kto dzwoni? Cały czas przy stole Mariusz Golden. Za chwilę złoży się do szóstki, a potem po strzale w zieloną kulę, ale to niego raczej dotyczyć nie będzie w tej sytuacji. Pomyłka na wbiciu i chyba zostawia grę swojemu rywalowi, a dodatkowo upraszcza ten układ. Wcześniej był problem z siódemką i ósemką, teraz problem zdaje się, że jest z piątką. Dość niekonwencjonalne rozwiązanie tutaj próbuje zastosować Robert Jagodziński. Chce zagrać kombinację, tak przynajmniej mierzył. Proszę bardzo, jest kombinacja, świetne to zagranie, może uda nam się zobaczyć powtórkę. Zobaczmy, jak to się opłaci, czy ma cały czas szansę na grę. Chyba może zagrywać piątkę do środka, a jednak nie. Dał się trochę ponieść euforii po tym świetnym skądinąd kombi w poprzednim zagraniu.
Teraz szuka efektownego dubla, ostatecznie zostawia grę Mariuszowi Gołdynowi. Niepotrzebne było zawodnikowi z Krakowa to zbicie z ósemką, ale wciąż wszystko w jego rękach w tej partii. Teraz bardzo dynamicznie, z dolną rotacją, świetnie skontrolowana biała bila pozwala mu naprawdę z dużymi nadziejami patrzeć na rozstrzygnięcia w tej partii. Już tylko dwie kule na stole. Mariusz Gołdyn o jedno uderzenie od otwarcia wyniku tego spotkania. Tak jest, szanowni państwo. Gołdyn prowadzi 1 do 0. Następną partię tworzy Robert Jagodziński. Tak wnioskując na podstawie jego wzrostu, możemy się spodziewać bardzo mocnego strzału. Dość dynamicznie, ale proszę zobaczyć, z faulem. No dość pechowo Robert Jagodziński gubi białą w kieszeni. Zobaczmy, no biała bezpośrednio nie zmierzała do tej łzy, tak by się mogło wydawać. Ale tutaj zderzenie z siódemką i dziewiątką powoduje, że od bili w dłoni rozpocznie podejście Mariusz Gołdyn. Mariusz Gołdyn, jak wspomniałem, w zeszłym sezonie pojawił się tylko raz w Grand Prix Polski. To było w Krakowie. Zajął 17 miejsce po porażce w pierwszej rundzie z Adamem Kuryłkiem. Teraz dobrze znalazł tę pozycję do dwójki. I dynamicznym strzałem przenosi ciężar gry na prawą połowę stołu. Dość klarowny ten układ po zbiciu Roberta Jagodzińskiego, a więc no, tylko jakaś niefrasobliwość Mariusza Gołdyna może sprawić, że nie będzie prowadził 2 do 0, tak by się mogło wydawać. Teraz dłuższy strzał. Bardzo dynamicznie i po raz kolejny świetna ta pozycja. Prawy fałsz, jak to wygląda? Czy nie będzie za dużo tego kąta na siódemce? No jest idealnie do brązowej kuli. A więc wszystko wskazuje na to, że być może doczekamy się partii z podejścia w wykonaniu Mariusza Gołdyna. Ależ teraz błąd, tam mógł być jakiś kick. Zdaje się, że centralnie trafił w tę ósemkę. Zobaczmy to jeszcze raz. Czy tam był kick? Raczej nie. Chyba zapewnie poczuł się zawodnik z Krakowa. Skupił się przede wszystkim na pozycjonowaniu do dziewiątki. No ta pozycja byłaby wyśmienita, no ale ósemka wciąż na stole. Teraz Robert Jagodziński próbował przyklejać białą do dziewiątki, zamiast sejfa jest odstawna. Czyżby była próba dubla? No i strzał na wykazanie się dla Roberta Jagodzińskiego. Myli się, zbyt centralnie zagrał młodszy z zawodników przy stole.
tym, jak powinno się rozwiązywać sytuacje z takimi długimi kulami, przekonał teraz swojego młodszego kolegę Mariusz Golden. Świetnie sobie poradził, zostawia sobie kąt, proszę bardzo, przekłada kij do lewej dłoni, a więc jest dość wszechstronny, o ile to zagranie się powiedzie. I kolejna pomyłka na wbiciu i tym razem Robertowi zostawia grę. Robert w tym roku obchodzić będzie 20-lecie swojego narodzenia, że tak powiem, 20 urodziny przed nim. Związany z klubem Snickers Rękoraj. Ale teraz fatalnie Robert Jagodziński pozycjonuje do dziesiątki. Naprawdę słabe, bardzo słabe było to zagranie. Oczywiście nie będzie można o tym zapomnieć, jeżeli poradzi sobie z kulą z niebieskim paskiem, ale nie, to już chyba 2 do 0, szanowni państwo. Tak jest, wyjmuje kulę Jagodziński. Zobaczmy reklamę. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Do zera prowadzi Mariusz Gołdyn i na razie gra, którą zaprezentował Robert Jagodziński, no nie pozwala upatrywać w nim faworyta do nawiązania walki z bardziej rutynowanym przeciwnikiem. Symptomatyczne dla mnie było to pozycjonowanie z dziewiątki na dziesiątkę. Zupełnie nieudane. Teraz bardzo dynamiczne rozbicie Mariusza Gołdyna i świetnie to wygląda. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał. Siódemka w łuzie, do niej dołączy czwórka, a biała jedynka w idealnych miejscach, by rozpocząć wbijanie. Jest tam troszeczkę gęsto, mniej więcej w okolicach pola trójkąta. I problem polega na tym, że na ósemkę chyba trzeba będzie pozycjonować w lewą stronę, chociaż teraz mam pewne wątpliwości. Zostawmy to jednak, to jeszcze przed nami. Oj, nie wiem, czy to jest idealny kącik, by z trójki szukać pozycji do pomarańczowej bili na prawą dolną kieszeń. Mocne takie przesunięcie troszeczkę tam tej lewej rotacji jeszcze i dobrze to wszystko wyszło. Całkiem sprawnie radzi sobie z tym układem Mariusz Gołdyn. I chyba ma tam miejsce obok dziewiątki, wnoszę po pozycjonowaniu, by zagrywać czarną bilę w prawy dolny róg. Teraz chyba nic, tylko górna rotacja, szukanie pozycji na dziewiątkę do środka. Jest przetoczenie, jest dobra pozycja. Ale pamiętać należy, że w tamtej partii, chociaż też dobrą sekwencją zagrań popisywał się Mariusz, pomylił się w końcówce. Czy będzie taki tym razem? Przekonamy się. Oj, troszeczkę za dalekie, za mocne to cofnięcie. Pozycjonował na dziesiątkę do środka, ale będzie musiał ją chyba zagrywać do lewej górnej kieszeni. Długi strzał. Ależ pewnie wykonany i partią z kija Mariusz Gołdyn obejmuje prowadzenie 3 do 0. Kolejne rozbicie należeć będzie do Roberta Jagodzińskiego. Wspomniałem, że dziś, że w tym roku obchodzić będzie 20 urodziny, ale także inny okrągły jubileusz, 10 lat przygody z bilardem. No zobaczymy, jaka inauguracja tego jubileuszu rozpocznie. No na razie nie najlepiej wygląda to, jeżeli chodzi o jego grę. Nie wiem, czy o tym wspominałem. Robert Jagodziński w zeszłym roku nie kwapił się do startu w Grand Prix Polski. Teraz kolejne mocne rozbicie w jego wykonaniu. Ale chyba kolejny raz nieskutecznie. Zobaczmy powtórkę.
Proszę bardzo, teraz ciekawa kombinacja. Ale chyba skokiem będzie musiał się teraz salwować Mariusz Gołdyn. Nie wiem, czy uzna to rozwiązanie za rozsądne. No to dlatego, że i biała, i jedynka blisko band. Proszę bardzo, dzisiaj chyba mocno dysponowany jest Tomek Pawlik. Dwa zwycięstwa i porażka 4-5 z Wojtkiem Sroczyńskim, a więc to świadczy o tym, że naprawdę w niezłej dyspozycji musi być Pawlik. Zajmuje teraz drugie miejsce w grupie drugiej, tej grupie, która jako jedna z trzech rozgrywa swoje mecze w klubie Focus. Tymczasem faul Mariusza Gołdyna. No i szansa na rehabilitację przed Robertem Jagodzińskim. Rehabilitację za nie najlepszą grę w poprzednich partiach. Dość klarowny układ do jego dyspozycji. Tutaj zostawia sobie dobry kącik, by pozycjonować na szóstkę. Ależ fatalnie po raz kolejny zagrywa Robert Jagodziński. Naprawdę, no, nie jest to gra, która może imponować, to na pewno. Teraz jakby nie wziął pod uwagę czegoś takiego, co nazywa się zjawiskiem defleksji, a więc odejściem od toru poruszania się białej bili przy użyciu fałsza. I teraz kluczowy strzał dla osób w tej partii. Jeżeli uda się z siódemki dobrze wypozycjonować na ósemka, wygląda na to, że naprawdę ogromną, kapitalną precyzją popisuje się Mariusz Gołdyn. To ta dziewiątka wpadła, no, dość nieoczekiwanie dla samego na pewno Gołdyna, ale świetnie znalazł tę pozycję do czarnej bili. Rewelacyjne było to zagranie. I dziesiątka na 4-0. Pada bez zastanowienia, jeśli tak to można ująć. 4-0 prowadzi Mariusz Gołdyn. Najwyższa pora na reklamę. Cztery do zera i kolejne świetne rozbicie Mariusza Gołdyna. Dwie kule znowu w łzach, dwie lub więcej. Zobaczmy powtórkę. Na pewno dziewiątka, na pewno siódemka. A teraz błąd. Wydawało się, że ta pozycja do jedynki była optymalna, by zacząć kolejną potencjalną partię z kija. Pomylił się na wbiciu tym razem Mariusz Gołdyn. I druga już, jeżeli przyjmujące przyjąć właściwie moją chronologię, szansa dla Roberta Jagodzińskiego na rehabilitację. No i teraz zobaczymy, tego jeszcze w jego wykonaniu nie widzieliśmy, a tutaj potrzeba zagrać z dolną rotacją, jak sobie poradzi z tym strzałem. Radzi sobie. No cóż, być może właśnie o taki kąt chodziło mu na piątce. Oczywiście można było tutaj spodziewać się także nieco dłuższego cofnięcia. Ale teraz dobre wbicie.
I dobra pozycja do szóstki. A więc taka kombinacja, których była jak, było jak na lekarstwo w wykonaniu tego młodego 20-letniego zawodnika. No cóż. Tymczasem subtelnie, zdolną rotacją, być może troszeczkę za dużo tej rotacji, Mariusz Golden nadał na ósemce, ale dziesiątka na 5 do 0. I ten wynik staje się faktem. Zapraszamy na kolejny pojedynek.